Witajcie w odcinku Dookoła Mapy Challenge. Jest to wariacja serii, którą doskonale znacie, czyli przez całą mapę. Zamiast dojeżdżać do krańca mapy, będziemy musieli objechać ją dookoła, wcielając się w rolę NPC. Będzie ze mną Rax, Krycha i Olimp, czyli ekipowicze, którzy zazwyczaj grają po stronie oprawców. Wziąłem ich, żeby zobaczyli, że naprawdę nie jest łatwo grać po tej drugiej stronie. Naprzeciw nas 20 ekipowiczów, którzy będą próbowali nas zniszczyć. Zaczynamy z plaży Wespucci, czyli klasyk, i jedyny checkpoint to sklep w Paleto, czyli finał przez mapę. Stamtąd musimy wrócić drugą stroną do miasta w to samo miejsce, czyli finał tak naprawdę, i metę mamy z powrotem Wespucci. Rezerw wciela się w rolę Game Mastera. Może respić pojazdy i ułatwienia dla uciekających, bo uwierzcie mi, wyzwaniem jest dojechanie do sklepu, a co dopiero z niego wrócić. Prezenty od Mastera będą oznaczone czerwoną flarą, na przykład szybkie fury. Mamy czterech uciekających. Żeby checkpoint i meta były zaliczone, musi dojechać ponad połowa osób, czyli minimum 3. To brzmi jak naprawdę turbo ciężki challenge. Czy tak będzie i czy wariant ten zagości na dłużej? Jeśli tak chcecie, zostawcie łapę w górę. A teraz zapraszam do oglądania naszych wypocin. Cześć mordy, z tej strony Karol, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie ma prawdziwego życia, jutro będzie, ale jest, proszę państwa, nowy wariant dookoła mapy. Tak jak słyszeliście, wersja hardcore. Zajedź gościu do końca i wróć. Ale zanim tutaj będą staliby walcy tacy jak Shio i Ospano, to stwierdziłem, że na rozgrzewkę, żeby zobaczyć, że w ogóle ten tryb wam siądzie, wezmę osoby, które dobrze znacie z serii Prawdziwe Życie, bo jest dzisiaj ze mną Rax, Olimp i Krycha. Siema chłopaki. Siemano. Siema. Siemano, te głosy pewnie znacie, widzowie. Matty Clinton, który to jest? Rax, pokaż się, no. No, to jestem ja na środku. Dzień na środku, dobry. 51, 05 to kto? Krycha. Krycha, proszę państwa, odtwórca m.in. Brunki, a także teraz Kujona w tym sezonie. No jest, kurde, Cristiano Ronaldo na zielono, 12. Sui. Dobra chłopaki, wy jeszcze chyba nie graliście nigdy po tej stronie, co? Zawsze byliście po stronie oprawców. Ja grałem raz. No dobra, no to widzowie, oni nie wiedzą, z czym to się je. Ja też nie wiem, bo wcielamy się w rolę NPC-tów, a musimy sobie całą mapę, widzowie, tak ogarnąć. I jeszcze mamy zasadę, żeby ruszać lewą autostradą. Tu jest checkpoint, jedyny checkpoint jest u góry. I wracamy prawą autostradą do miasta na Molo Vespucci. Jest pewien Game Master, czyli gość, który, moi drodzy, lata nad naszymi głowami i będzie dawał nam wskazówki, żeby zrespić na przykład, i będzie respił po prostu jakieś ułatwiacze. Myślicie, chłopaki, że damy radę z tymi ułatwiaczami? W ogóle czy damy radę? Ludzie. To jest do zrobienia? Co ty? Bez ułatwiaczy byśmy sobie poradzili. No Olimp, ja myślę, że twoje tutaj przepowiednia to będzie chłopie zbawienie. Łatwo wygrano. Zobaczymy, widzowie. Ja myślę, że nie damy rady. Jak ty myślisz, że damy radę, łapka w górę. Jak ci się spodoba wariant dookoła mapy, to pisz w komentarzu, czy ci się podoba, i zostaw łapę w górę. Ja myślę, że jak będzie tak 30 koła, to znaczy, że ten tryb wam się również podoba i warto wracać. To też takie będziemy warianty tworzyć. Możecie pisać, takie lekkie odświeżenie, ale oczywiście przez całą mapkę klasycznie też się będzie pojawiać podczas daily. Dobra, już się nie naparzajcie, chłopaki. Jesteśmy gotowi? Jesteśmy podekscytowani. Jesteście podekscytowani. Wiecie, że na YouTubie, jak jesteście po tej stronie, to musicie tak reagować. Wow, na wszystko, nie? Wiesz, o co chodzi. Wiadomo. Zabiłeś go, Czuwieniu, co ty? Ach, Czuwieniu. No, tak jest, dobra, gotowi? No to tak. Startu. Macie? Na trzecie? Dobra, lecimy. Dobra, uwaga. Widzowie, macie perspektywy chłopaków, ja samochód. Czemu wy jesteście, Liamami w ogóle, co? No, nikt się tego nie spodziewa, słuchaj, nikt się tego nie spodziewa. No właśnie, kurde, no, bo oni się raczej będą spodziewać. Widzowie też, już słyszę, że jadą, ja pierniczę, oni mają najszybsze samochody w mieście. Kurde, nie wiem, jaką taktykę obrać. Ja pierdzielę, no chłopaki, to nie jest, zobaczycie, jak to jest po drugiej stronie, oni zawsze mnie łapali, kurde, a tu widzowie z strony się zamieniają. Ja pierniczę, że jadą. No przejechał obok mnie, Jezu. Wjechałem chłopowi na czołówkę, już widzicie, chłopaki. Stary, różowy Nero, jakiś motor trzykołowy, co to jest, człowieku? Trzy minuty nawet to nie trwało, widzowie, oni już... O, słyszałem gościa, chyba ktoś mnie strzelił. O, faka do mnie pokazuje. Co? A, już wie, że to ja. No nie, najgorzej, dobra, ja staram się. Dwóch przy mnie jest. No ja wam powiem, że to nie jest łatwe, ja zawsze się tak na was wkurzam. Widzowie, niech poczują to, że to jest, kurde, ciężki kawał chleba zagrać przez mapę w tą... z tej strony, dobra, muszę... Ej, uważajcie, RC taki ma żurokra. Ma bandito, a jedzie, widzę. Uważajcie, bo jedzie się bardzo Formułą 1 jadą też. Widzę, co tu się dzieje.
O kurde, wziąłem sobie taką furę, z której od tyłu nic nie widać, nie? Ja pierniczę, co jest grane? Ja idę sobie chodnikiem, jest ciężko. To jest, widzowie, wasz ulubiony tryb NPC-towy. Jezus Maria, widzą chyba, że ja to ja. Nie, dobra, ja ginę, tak trąbią, samo było. Trąbią na mnie. Ja jestem już stary, na lewej autostradzie. Ja się czuję stary jak w prawdziwym życiu, kurde. Stary na światłach się zatrzymuje. Próbował mnie rozjechać z tym bandytem. Nie ma wariacie, dobra, kurde, zlokalizował mnie, muszę się szybko zmienić. O nie, zmienić. Widzę, ich blokują autostradę szybciutko lewą. Szybciutko zmiana. Pamiętajcie, że możecie się ten zmieniać. Te patrz? Ja wiem. Nie. O, ale to była smooth zmiana, widzowie. Ale to była smooth zmiana. Yo, nie zauważył tego. Nie zauważył tego, widzowie. Właśnie na tym to polega. Widzieliście szybki swap na kolejnego tutaj. O nie, tylko żeby. Ja pierniczę. Jestem, dojeżdżam stary, jestem obok pola golfowego już. Ale dojeżdżam to ogarnąłem! Nie skapnął się, Jezus, jestem idealnym NPC-tem dzisiaj, widzowie. Widzieliście tą smooth zagrywkę? Było turbo smooth. O nie, ktoś za mną jedzie, jakiś czołg, czym się... Ten bandyta! Najgorzej! Bandyta dziary na Puria! Zostaw mnie! No nie, no rozjeżdża mnie! Widzowie, czy ja mam god moda? Najprawdopodobniej mam, bo mnie... Nie, no nie mam. Nie schodzi mi chyba. Ja ginę chyba. Czekajcie, tu mam god moda? Ja nie wiem, czy mam jechać, czy mam stać, bo oni się kręcą. Wyłączyłem teraz. Zrespił się samochód. Pamiętajcie, że czerwone flary to jest szybki samochód. Dobra, widzę czerwoną flarę, więc szybciutko i jedziemy, spadamy z wysku. Żyjecie czy nie? Tak. Ja stary, jestem na tej autostradę właśnie. Wiedzą, że to ja, bo gadają do mnie. Czekaj, ja staram się. Dobra. Ja pierdolam. Tym bandytem nie umie jeździć. Dobra. Mnie bierze kosmita na moto. Dobra, ja mam furę. Ja jadę. Yo, co to jest za fura, widzowie? Ale się teraz hardcore zacznie. Jak tu, kurde, kurde, rampkary mnie tu dojeżdżają najgorzej ja na świecie. Ja jestem w stacji benzynowej. Ja motor ukradłem, kosmicie. Pięknie, ja nie wyjechałem z Vespucci dalej. O nie, stanąłem w poprzek. No. Boże, bokiem i lecę, widzowie. No nie, no jeszcze mnie tak subtelnie, tyrpa mnie tak subtelnie. Chociaż dobra, teraz. Nie, ja podejrzewam, że niektórzy z nich to nawet nie są na zielono ubrani. Nie, no niemożliwe, muszą być na zielono. Skill drive mistrza, widzowie, się włącza teraz. Patrzcie to. Jedziemy, lecimy. Co oni porozstawiali na lewej autostradzie? Ja jadę właśnie. Ale ja tu nie przejadę chyba. Z 15 koparek. Ty, a ty tu jesteś? 15 koparek. Jestem. Biały taki. To ja cię na to. Chłopaki się tam, widzowie, gdzieś kurde zestakowali, dobrze. Widzisz czerwony? Nie. Przede mną jest stary Nero. O Jezu. Ja człowieku jestem na początku, bo mnie kapcie trzymał. Nie, najgorzej, ja jadę. Dobra, kurde, to jest do zrobienia, chłopaki, bez checkpointu. Ja myślę, że jest. Dobra, tutaj koleżka zblokował ruch, nie zauważył. Że przeciągują mnie. O kurde, faktycznie! Są rozstawione te. Czeki porozstawiali stary dalej. Dobra, czekaj, na spokojnie, ja sobie jadę. Oczy, kurde, bolidem ktoś za mną jedzie. Najgorzej! Lecę, stary. Jest, mijam flekę, stary. Mijasz flekę? No ja też już tak, jest. Stary. Jestem lewa autostrada fleka, mordo. Nie ma tu nikogo. Odpuścili mi za. Ja robię speedruna chyba, bo. Ja się stary prześlizgnąłem przez wszystkie te blokady. Ej, oni, ale blokad jest strasznie dużo. Jestem w wodzie. Kurde. Kurde, widzowie, zepchali mnie do wody, najgorzej. Dobra, teraz nie dać się rozjechać. Oni to próbują, ale też wiedzą, że im się auto zepsuje. Kurde. Ja tam za mną. Co ja mam zrobić, nie. No? Przejechałem lewą tam, flekę. Kurde. Olim, wyszedłeś z tego respa, czy nie? To już jadę, no. Jaki baran ten wróżowy, widzowie, co jest? Jadą za mną, to sobie rozdobię. Dobra, spokojnie. No. Dawaj, zbejtuję tego, żeby wjechał do wody głębiej. Niech mu się zepsuje ta... Co jest? Leją mnie! Nie. Nie ma lania, co to ma znaczyć? Rozjeżdżanie jest tylko. Nie ma lania! Co jest, kurde? Zero HP mam, no. Dobra, musimy uciekać chyba. Gdzie jesteś? Ale go zrobiłem! Widzowie! Dojeżdżam do bazy wojskowej, stary. Pięknie, raczej jedzie. Ja mam bardzo mało HP, ale przynajmniej... Mi stary, jakiś czarny szybki! Ja to sobie czerwony. Tutaj... Dobrze, gonił cię, stary. Takiego place'a robię teraz. Normalnie wymanewrowałem samochody, pięknie. To na ruch na samochód zmienię. Łop się pali, żeby mi tylko nie wybuchł. Musisz. Betoniarkę, wsiadam do betoniarki. Jo. Nice. O kurde. Gdzie jesteście? Kurde, o lepsze do tunelu jestem przy bazie. Baza wojskowa, nie? Dobra, no, ja też jadę. Muszę samochód zmienić, kurde, on cały czas stanie samochód od początku gry. Kurde, ja tam za shit. Dobrze, spokojnie, który z nas najbliżej jest, Rax? Ja jestem najbliżej. Krycha, dobra, jestem krycha, za nim, 100 metrów. O, znowu się zrespił jakiś kolejny pojazd. I respi się pojazd, widzę, no zawracam po niego. Resp, to znaczy wracam, joho! Co jest? Ale fury fruwają, widzowie, co się tu dzieje? Dobra, ale to jest do zrobienia, naprawdę, ja widzę szansę, chłopaki, jest na czterech. Któryś z nas na bank dojedzie. O, rampkary już, to już może być koniec. No ja mam rampkarów mnóstwo tutaj, kurde.
kurde, tam jest, widzowie, zrespiony ten jeden pojazd. O, dostałem boosta jakiegoś, co tam jest na dole? Kurde, Adery stoi na dole zrespiony. Ja pierniczę, jakbym go zdobył, widzowie, to mam checkpointa bez kitu. Dobra, pokuszę się. Dobra. Ktoś wpieprzył się w biały samochód. Jaki kolor ten Ader ma twój? Biało-czarny. Ty, to ja jestem przy tobie, ty jesteś niebieskim jakiś wywrotką? Tak, to, ja już mam Adera. Widzę, no. Mam Adera, stary, yo! Zabrałem się Adera. Widzę, bombią cię, widzę. Tak, bombią, ale zdupię. Zablokuję ich, wyjedź, ty masz się czekurę. Dawaj checkpoint, Krycha, szybko. Dobra. Stary, ja. Krycha, wal, to ty jesteś tu w tym szarym? Tak, to ja. Czekaj. Dobra, blokuj ich, to mówię, ramuj. Ja pierniczę, no nie. Dobrze. A gonią cię czy nie? Jak to się stało? Wyleciałem na plażę, stary, jestem. Żyjesz? Żyję, jadę. Uciekaj, widzę. Yo, widzowie, ale akcja. Boże, jak ja dawno nie grałem mapy, jakie to jest zabawne. Uwielbiam grać mapy. Jedno auto cię goni. Mam nadzieję, widzowie, że taka odskocznia od poważnego grania tutaj w PZ-a. Fajnie czasem tak sobie pograć i poskakać furami w GTA. Bo my czasem zapominamy, jakie to GTA, widzowie, jest satysfakcjonujące. No teraz patrzcie, nie mam w ogóle nikogo, ja dojadę. Wypad. Jak tam z tym czekiem, chłopaki? Jadę, wiesz, do paleto zaraz. Dobra, pięknie, ja mam Adera, zaraz też podgoni i będę w paleto. A ty, Krystiaki, jak tam? Ja mam Tartak. Mnie trzech bombi, ale żyję. Tartak, dobra, to ja cię zaraz dogonię, stary. Czym jedziesz? Kriha? Czarny ocelot. A Kriha, czerwony, jakiś szybki. To a ty Infernus. A ty Raksem jedziesz, powiedziałem. Raksem, tak? Ja jestem stary ocelotem jakimś czarnym. Co jest grane? Matty Clinton tam kieruje. Nie, jestem przy kurczakowi. Widzę, Game Master mi furia zrespił na głowie. Nice. Adera mi zrespił, stary, na głowie. Ja też mam. Czołgi? Co jest? No stary, kurczakownia jestem. Shit! Zlagowało, zawsze przy tym... metrów. Zawsze przy tym zanku do widzowie mi laguje. Jakie gówno, no. Już mają info, że Jezu, jaki ten Adera jest szybki, Boże. Lecę po stacja benzynowa. Tak, stacja benzynowa. Jestem tu. Nice, dobra, już mamy. Ale poczekaj. Ale napisz... poczekaj na nas, no. Tak, jeszcze spokojnie. Dobrze, jak poleciał, kurde, kosmita. Rozdupiony. Widzowie, przepraszam za delagi, nie wiem czemu przy bazie wojskowej mi tak zawsze laguje chamsko. Ale dobra, no połowę drogi mamy już za sobą. Wiecie, że tam mamy bolidy F1 zrespione. Wiemy. To, ja czekam na was. Dobra, powiem tak, widzowie, zawsze się kryjemy z byciem NPC-tem, z chłopakami, ale teraz, no z racji tego, że mamy dwa razy większy dystans, to trzeba po prostu zadupiać. Nie ma tutaj czasu na bawienie się w NPC-tów, po prostu trzeba lecieć po swoje. Ktoś tu przede mną jedzie, kurde, tirem, lewym pasem, to T-Rex, nie? Zlokalizowali mnie, gonił mi jakaś rampa, stary, mam kilometr do checkpointa. Lecę Aderem, stary, 150 na godzinę. Spokojnie, ja też jadę właśnie. To tylko Olimp nie zaliczy się, no ja mam problemy straszne, nie? Problemy na jemamo. Dobra, no widzowie. Jest, miałem rampę, stary, 600 metrów. Teraz widzicie Raksa, widzowie, co tam się u niego dzieje, ale wydaje mi się, że... Nie ciągle bombił, nie? Dobra, na zmianę. Ktoś musiał być tym kozłem ofiarnym, no. Padło na ciebie. No jestem w roli Messiego dzisiaj. Wow, ja puch HP mi zeszło, co jest, kurde, dobra. Dobra, to jest takie proste i oczywiste. Czy ktoś jestem, tam... Jestem. Ktoś u mnie tam strzelił, czy mi się wydaje? Co to czy było? Ktoś oddał strzały? Typek strzela do mnie, on chyba zasad nie zna. Mam furę. Nie wiesz o tym, że strzelać nie wolno? Kto to tutaj? Patrzcie, ucieka teraz. I zdupił, co za typ? Ja dojadę. What the heck? Ja chyba nie dojadę, widzowie, bo gość nie wiedział, jakie są zasady. Ustalaliśmy to przed nagrywką, że nie ma strzałów, a tu chłop ewidentnie do mnie strzelał. Widzieliście to zresztą. Gdzie jesteście? Ja jestem w paleto, ale kurde, jestem, no nie wiem. Już mam tak zniszczonego Adera. Zankudo? Stary, na stacji są trzy rampkary, jakiś scramjet, uważajcie. Dobra, no. Oni stoją obok mnie. Gazują się na was już. Postaram się, ale powiem tak, no. A masz jednego tutaj. Widzowie, słyszeliście w intro, że musi nas zaliczyć trzy osoby, żebyśmy zaliczyli czeka. Co oznacza, że jeszcze ja albo Olimp musimy dojechać, nie? O kurde. Oj. Spakujesz mnie? Nie ma. Co nie ma? Też się spakuję, no. Co nie ma, kurde. Zostaw auto. Krzyczy do mnie. Nie ma, zostaw auto. Wsiadź mu do fury. No, wy krzyczy, zostaw auto, ja sobie wsiadłem, ty. Ja go, widzowie, wyrobiłem. No i koleżko, przypał masz teraz. Tak się to robi, widzowie. Oj, coś czuję, że to jest finish. Stary, będzie to. Ej, nie wierzyłem, chłopaki, że się to uda, nie? Naprawdę. Stary. Olimp, co ty tak cicho siedzisz? Ty, bo ja się skupiłem, bo mnie tak bombią. No to musisz mieć podzielną uwagę. Tutaj trzeba komentować przy okazji. O kurde, F1 bolid. O kurde. Ja też dojadę raczej, też kurde, dojadę. Kurde, powiem wam, że ja już się z gąską witam, a może być różnie. Rampkar, cholera.
Dobra, spokojnie widzowie, powinno się teraz udać. Dobra, jestem na prostej drodze. Teraz tylko się skupić, Kalu. Boże, Game Master, gdyby nie on, by było ciężko, naprawdę. Ale widzowie, musieliśmy dać sobie taką osobę, bo inaczej najprawdopodobniej w ogóle nie wyjechalibyśmy z respa. Tu o to chodzi, żeby był arcade. Ich jest tutaj mnóstwo na serwerze, oni za punkt honoru sobie dają. O cholera, patrz, on nie wie. Za punkt honoru powinni sobie dać to, żeby nas złapać, bo nas jest tylko czterech, a tu proszę. Zobaczcie, jak ja, jak ktoś tam jedzie za mną. Byleby mnie ramp kartera nie wysadził. Nie! Gdzie jesteś, Kali? Ja pierdzielę, już jestem prawie przy samym końcu. Ja jestem już ponad to, no spokojnie. Ja pierdylam. Moment. Jestem przy stacji, już za sekundę. Yo! O cholera. Dobra, weź to wyląduj, Kalu, tylko. No freaking way, próbujemy do wody wrzucić. Jeszcze mi laguje ta pieprzona gra. Widzowie, nienawidzę tej gry. Znaczy kocham ją, ale jej nienawidzę momentami. Dobra, trzeba się zawrócić. Yo, to było to. Tego potrzebowaliśmy, ale wymanewrowani. Dobra, tutaj kolejny, ominięty. Aaaa, kurde, chwilę nie popatrzysz, jest przypał. Jesteście? Tak. Jestem. Dobra, nie, nie mam to trzy osoby mamy. Cholera, no. Do środka stacji trzeba wybiec, tak? Znaczy nie, no chyba wystarczy podjechać. Jestem nawet na środku, jest, w środku jestem, widzowie, cóż to za piękna akcja, 3 na 4 zaliczone. Jestem, też jestem, Olim też doleciał, 4 na 4, widzowie, co jest? Ja pierdzielę, Game Masterze, zobaczcie widzowie, to jest Game Master, dziękujemy ci o Game Masterze. Nie ma problemu. Muszę zmienić peda. Trzeba zmienić peda, bo naprawdę teraz będzie ciężko, widzowie, teraz musimy wrócić w miejsce, z którego ruszyliśmy. A skorzystamy z samochodów, które mamy gdzieś tutaj do dyspozycji. Proszę państwa, brygada, normalnie, zobaczcie, zgadnę, kto jest kim. Olimp jest tą blondyną. Nie, kochaniutki. No. Olimp jest tym ziomkiem w słuchawkach. Tak, to ja. Dobra, Rak z tym starym dziadem, ja jestem, widzowie, taką ciką. I co, teraz trzeba, jak już dojechaliśmy tutaj, nie wrócić tą samą drogą, tylko wrócić prawą autostradą. Chłopaki, wiem, że Game Master w połowie udostępnia nam jakieś szybkie fury. Ja tam widzę, kurde, bolid F1, ale proponowałbym go nie brać. To jest za prosty jakiś. Dzisiaj przypominam, że gramy jako NPC, więc trzeba się ładnie wtopić jako NPC-ty. Więc co, mogę pisać startu? W razie czego się tu wrócimy. Ale to może poczekaj, najpierw wyjdźmy, rozejrzyjmy ja się. Ja już widzę fajną furkę, co mówią. Możemy grać, bo... Nie ma tak łatwo, startu. Poszli. Nie, no co ty? Mi Cooperem jakimś. Cholera, ja muszę coś ukraść. Idealne. Dobra, ja... Czemu mi szyby pękły? Wiecie, o, już wylecieli w kosmos, widziałem. Dobra, ja to przeczekam, widzowie, jest dużo tych bolidów z respawem. Lesz. Udawajcie NPC-tów, udawajcie NPC, trąb jeszcze. Gonią mnie stary samochody jakieś, ty. Dobra. O nie, to jest Optix. Dobra, jedziemy. Dobra, spocuch. Ja spokojnie miałem powiedzieć, spokojnie. Ej, patrzcie, nie jedźcie lewą stronę autostrady, musicie jechać przez most, bo busa spostawili, nie przejedziecie. Serio? Ominąłem busa, oni nie bustują, wjeżdżają mi w dupę, gościu. Dobra, a ja sobie spokojnie... Cysterna, stary. Uważajcie, żeby nie wybuchła. 4 cysterny stoją w autostradzie. Co jest? Shit, ale co jest? Dobra. Nero lata obok mnie. Ja sobie pojadę jak NPC. Za tunelem też są jakieś blokady. Jak NPC sobie pojadę, elegancko, pyk. Zobaczcie, widzowie. To jest taktyka, dzięki której uda mi się osiągnąć sukces. Bierzemy ciężarówkę? Chłopaki pojechali na maksa do przodu, a ja sobie jadę jak tutaj, patrzcie, NPC-ci. Nie, czekaj, musimy wymienić zaraz auto. Elegancko. Nie, to jest żart nieśmieszny. Tunelem mam jechać, czy nie? Tak, tunelem. Nie, tamtą stronę nie przejdziesz. No za tunelem strasznie dużo ich jest. Widzę korek potężny, jadę se tunelikiem. Ten korek jest przeze mnie. Okay. Bo latam 20 metrów nad ziemią. Leży jakiś rampkar na plecach. Jezu. Ej, oni respią rampkar, oni są niepoważni, bo jak sobie to weźmiesz normalnie, no to jesteś niezniszczalny. Ale widzę, tak łatwo nie będzie, patrzcie. Ej, Olimp, oni nie wiedzą, że my dwójkę jedziemy. Wy obok nie przyjechaliście. Taki czerwony mały. Dwójkę jesteśmy i... Tam NPC przede mną. Widzę was, smartem jesteście. Co jest? Ty, dostałem boosta od Justyny. U, jakieś brony ktoś porespił. O, przejechał bolid. To ktoś od nas? Ej, nie, korek! Co, ej, ktoś wyleciał w kosmos! Kto tam wyleciał w kosmos?
Ja, my z Moi drodzy, pan montażysta tam zoomował, ktoś leciał w kosmos właśnie, przede mną jest Olim. Ty, wrzućmy sobie ekstra sceny, ja w tym korku wziął sobie zmienię pogodę, widzowie, będę sobie jechał powolutku, no w końcu się wcielam w NPC-te, korek na autostradzie zdarza się. Właśnie oni nie wiedzą. Olim, on jest tak zniszczony, ten samochód. No zaraz zmieniamy. On normalnie nawala w NPC-ty tutaj. Ja pierdzielę, chłop się sfokusował na te, na NPC-tach. I nie wiem, pcha jakiegoś tam NPC-ta w kosmos. O nie. Gościu, w moim samochodzie już nie działają koła. Ja cały czas jestem przygrywny, stary, jestem bombardowany przez 8 oprawców. Ja pierdolę, oni nie wiedzą. Widzowie, patrzcie, to jest... Zjeżdżamy na Sandy, zjeżdżamy na nową furę. Tak, róbcie tak, a ja sobie komfortowo jak NPC-t jadę na tempomacie do miasta, widzowie. Ty, no kurde, powrót jest bardzo satysfakcjonujący, bo to są drogi, po których się normalnie nie poruszamy, nie? W tej serii. Chociaż widzę, że tam przyspiesza to tir. Jo, ale ich oskomowałem, stary, co ja robię? Zjadę niby, że skręcam. Okej. Okay. Czy mnie awaryjne światło zdradziły? O nie. Mam nadzieję, że nie. Skręcam. Krycha, podejdź do domu, że chcesz wejść. Co jest? Co wy tam robicie? O nie! Jeden typ. Siadam. Uciekaj, ja nie żyję. Nie żyjesz? Nie, bo jakiś nas śledził typ, jak zjechaliśmy. Dobra. Ona nie może odpalić fury. O nie, czy ten chłop się skaptał, że ja to ja? Nie skaptał się, patrz. Gościu, jak co oni są skuceni? Ej, ale bardzo łatwo ich wymanewrować, ja teraz to zrobiłem. Zarąbiście łatwo, nie? Lata za mną Nero, to boli jakaś ciężarówa wielka. Jo, ale to było mocne teraz znowu. Nie, no ty Kali chill masz, ty jedziesz. Ja mam stary, wiesz jakie IQ tutaj place rozgrywam, człowieku. No ja widzę, ale musisz zjechać, tam nie przejedziesz nigdzie. Spokojnie, człowieku, dam sobie radę. Ty faktycznie nie przejadę, bo to jest droga do Humana, nie? Tak. Dobra, jadę. To będzie stinki, widzowie, no bo teraz muszę się wdupcyć. Dupcyć się w offroad muszę, ale powinno się udać jakoś to ogarnąć, czekaj pan. O, jest na moście tam, będzie widział. Najgorzej jakby już zdemaskują, bo wtedy się fan kończy, widzowie. Czekajcie, mam plan. Przejadę sobie, o. Jadę. Motora ktoś tam Myszko. Ciśnie. Na tego crossa się zaczęli, ale... O kurde. Teraz przydałoby się zgrabnie tu wyjechać. Żeby żadnego oprawcy nie... No nie! Ej, patrzcie, że... Oprawcy znowu, patrz. O nie. Patrzcie, widzieliśmy znowu, no. To jest niesamowite, jak ja to robię dzisiaj, widzowie? Widzisz to Olimp? Tak, obserwuję ciągle, nie wiem, kończyć. Udaję, no to jest... Patrz, Olimp masz na prawo, może zgarnąć co. Widzę, jadę spokojnie. Olimp, popatrz na mnie. Nie udaję, widzowie, to jest IQ gra, nie? Udawanku. Dobra. Nie wiem, oni są zbyt spoceni, stary, zbyt spoceni są, autentycznie. Widzisz, tak to jest, mój drogi. Jak jesteś po tej drugiej stronie. Ale jakie to jest spocenie chore, stary. No wy tak oni często tu... macie też na odcinkach, no. Gonią mnie. Dlatego was też wziąłem dzisiaj na nagrywkę, żebyście zobaczyli, jak to jest być spoconym. Znowu coś u góry jest respione przez Game Mastera. Aston Martin jakiś. Ja sobie, patrzcie, wziąłem na początku rozgrywki samochód i dojeżdżam do miasta już, nie? Nie, dobra, to jest bez sensu. Oni są tak spoceni, że to jest chore. Padłeś, czy co? Nie, właśnie nie padłem, stary, ale oni mnie tak ramują, stary, nie pozwalają... O, teraz padłem, no co za śmiecie? Nie mogę. Spokojnie. Nie żyję. Się wszyscy? Tylko ja żyję? Na krosie umarłem. Wow, widzowie, patrzcie, czyli widzicie, taktyka cierpliwości i wcielania się w rolę działa. O kurde, ale jedzie jakiś bolid za mną. Mówiliśmy z Olimem dobry trąbić, plan, ale się skończy. Patrzcie, ale spekujcie mnie, zobaczcie jakie. No ja widzę, ale dobrze, strasznie udajesz, no. No, nieźle ci, kurde. Stary, ja miałem tak przesrane teraz, jak jechałem, nie? Z każdej strony nie wiem, którym ty jesteś, co nie? Nie wiesz, którym ja jestem? Nie wiem. Najgorsze są takie momenty, jak się zatrzymują. Patrzcie, teraz będzie przypał. Aha, widzę. Trąbię. O, dobrze, no. Tam jest już jakaś chyba. Patrz, co tam się przed tobą dzieje. No to. No, tam już przypowiedzi. Ja pierdzielę. Lecisz, wyjmij go, stary, pomiędzy. Nie. Ej, faka do tyłu, bo ta malowka pokazywała. Patrzcie to. Fa. Dobrze. O kurde, teraz nie wiem co. Błęd tu jest. Oj. Ale jest taki korek, że ale cię bombardują. Ale naprostował cię, jak nie musisz się teraz zawracać jakoś mego. Patrz. Oni myślą, że to któryś z nas. Dobrze. O nie, nie widziałem z przodu. Shit. Ale dobra, on nie wie. Faka pokazuje. Widzę. No, ale dobrze. Przód. Bez kitu.
wyłapać. Jedziemy wspólnie i nikt nie wie, że ja to jak. Ej, dobra, zmienię. Ta, furę muszę zmienić. Ta, zmień furę, patrz, oto bo ile jest fur. A widzę tylko, i żeby akurat ktoś za mną nie jechał, wiesz, zobacz. Czekaj, ja ci powiem. Dobra, ja ci też powiem. Nie widzę nikogo, nie widzę. Nie, jedzie jeden rampkar. Dobra, ale... jest, jedzie rampkar, daleko, daleko bardzo. Zdążysz, jak się postarasz. Nie, jedzie, widzę go. Nie, spokojnie, spokojnie, fatto. Ej, Flara jest, dawaj, po prawej. Na prawo, Zyntorno. Nie, za mocno, za mocno, spokojnie. A tu jest Zyntorno, jedziemy. Ja naprawdę, moi drodzy, wczułem się. Zarąbiście się gra jako NPC. Dobry odcinek. Ten różowy, to przy to powiedzieć, to jest taki spocuch, że tragedia. Nie pozdrawiamy go. Nie pozdrawiamy go. Czekajcie, muszę jak NPC zareagować. Czysto. Zrobić korek muszę. O cholera, Crash Pointa wjechałem. O, też. Co? Crash Pointa wleciałem, wiesz? A gdzie jest przed nami? No, crashy dostałem. O, to pewnie my też widzowie wywali zaraz. Jakiś Crash Point jest. Widzę cię. Dobrze. Jadę. Czekaj. Jedź. No tutaj to ja nie wiem, jak się zachować jak NPC. Patrz, jaki jest kurde korek przede mną. Co ja mam zrobić teraz? Jezus, jakbyś straszna cisza się widzowie zrobiła. O, ktoś coś tam stoi z przodu, czy nie? Zacznij trąbić, one zaczną panikować i się rozjeżdżać te NPC-ty. Tak, trąb cały czas. Czekaj. Pójdę, te NPC-ty zwariują i zaczną się... No dobra, przyjmuję taką taktykę, ale syn widzowie, co patrz, jest? Patrz, już się pchają. Wysiadają. Wychodzą z samochodu, pa, uciekają. Dobra, trąbię dalej. Dupnę w typiara, co do mną. Widzę. Kurde, no nie wiem. Ej, oni się nie skapnęli, że ja tu siedzę dalej. Dobra, to jest szansa, niewątpliwie widzowie, tylko trzeba to dobrze rozegrać, mądrze. Czekaj, chodź. I do przodu, i sobie weź furę jakąś z przodu. Ta. Chodzą NPC-ty jakieś. Patrzcie, widzowie, to. Jeszcze tego nie grali. Tego jeszcze żeby, nie było. Żeby sobie szedł Jezu, przez korek. Ale widzisz ty to? Co, ty sobie idziesz na piechotę? Tak. Widzę to. Wsiądź stary do tej Banshee. Oni nie patrzył się. Tam jest Game Master przed tobą. Czekaj, widzę z tyłu gościa. Za tobą rampkar jest, no, uważaj. Jedzie rampkar, no. Czekajcie, jak się skapną, to już wezmę. Nie masz szans, że się skapną. Ja pierniczę, ale... To jest po prostu... Weź to Banshee, stary. Uważaj, żeby cię nie popchnął teraz. No, Nora! Dobrze, już się zdradziłem. Nie, stary, do środka, proszę cię. Nie, jestem pod furą. Jakikolwiek samochód, Banshee masz obok, Banshee masz. Jestem pod kołami! NPC-ty, nie żyję, kurde. NPC-ty cię zabiły, faktycznie. Teraz ja przejmuję taktykę chłopaków, czyli startu. To jedziemy. Lecimy i ja wsiadam do bolidu i proszę państwa, cisnę chłopaki, wy się NPC-tujcie. NPC-tujcie się do maksa. Powodzonka. Widzowie, jedno serce nam zeszło, jeszcze dwa. Teraz już niestety nie ma taryf ulgowych, nie ma serc od montażystów, więc czemu mi to startu nie znika z ekranu? Wam też? Zaraz zniknie, no. Spokojnie, to jest bardzo długi komunikat już. Dobra, teraz tylko modlić się, żeby nie zostać szybko zgładzonym tutaj. Już widzę korek. Oho, już. Cisterna z drzewem tu już jest. Ziomek. Ja jadę z drzewem na czepie, no. Widzę cię. Ej, stary, a ja mam pytanie. Czy na przykład jazda po torach wchodzi w grę? Tak, oczywiście. Kurde, dobra, biorę bolida, stabil, robię to. Ale tir mnie przepycha tutaj. Kto jedzie, to cię zerówa z drewna. Ja. Czekaj, ja biorę na chłopaki, następne. Tunel jest zablokowany, nie jedźcie tunelem. Dobra. Ani trochę nie tunelem, bo ja już się tu wdupiłem w gówno. Rezerw nie podrywa, co to ma być? Cholera, zaraz mi widzowie padnie samochód. Gdzie jesteś, Olim? Jezus, ja ale damage. Ja do tunelu wjeżdżam. Nie do tunelu, ale mówiłem! Nie mam jak. A jak? No. Nie przejedziesz tu, stary, nie ma innej. Czemu te cysterny z drewnem, to one się tak ruszają na boku? Nie mam spoilera, to już ty? Ja pierdzielę. No to ja jestem, no. Widzę cię. Widzowie, nic z tego jestem nie będzie. Palerze, widzisz? Zaraz zacznę wybuchać samochody. Lecę po torach, mijam właśnie tunel. Dobra, git. Lecę torami, stary, tylko ja to wiecie, że jak wystarczy, że dwóch z nas padnie, to już mamy po sercu. NPC ty tu biegają. Jok, mnie wybił. Ty, Kali, jesteś w tym tunelu, czy nie? Odblokujcie ten tunel! Dobra, ja odblokuję to. Jak przep. Widzowie, takie mam POV z prawej strony. Jak tam mu bansuje ta? Zobaczcie. Stary, ja już dojeżdżam, mijam dosłownie Graveseed. Teraz będę przy Hima mapie. Tu się dzieje. W tym tunelu to jest... No, w tunelu jest taka masakra, że... Człowieniu, nie masz szans mnie nawet... Dobra, ja też szybcham jakoś. Nie ma bicia, tylko że ja się nie mogę ruszyć. O, właśnie we mnie wjechał drugim bolidem. Super. O, widzę, już nie zaleźli, dobra. Kurde, widzowie, dobra, no tak mogę... Dobra, mnie wyczaili mnie na torach, stary. 10 minut mogę tak leżeć. Widzieliście kiedyś taką masakrę? Tutaj chłop tam tirem popycha wszystkie te samochody. Dobra, pcham. Pchamy to, ty, Kali, jesteś tu w tunelu? Ja jestem już na dachu tego! Na dachu jestem zaraz tego autobusu. A widzę, właśnie bo zginiesz. Jesteś w tym niebieskiej furze takiej, to? Nie, w bolidzie. O, przepycham też. A widzę, no. Przepchałem lewą stronę. Nie, dawaj w lewą stronę. Bolid mi się zapalił, zdupiłem w tunelu. Uciekaj. Pali się, do tyłu. Tam masz bolidę kolejnego, Kali, na drodze.
Uważaj, bo cię cirpię dzielnie. Nie walnij mnie, spokojnie. Dobra, przepchane jest. Ja, siadaj. Jadę. Jest. Jadę w tym balerze. Jest, o nie. Nas popchnąłem cię, uciekaj. Dobra, dzięki. Uważaj, z lewej jedzie rampkar. Jest, mam go. Mam. Nie. Widzę was. Dobra, zdupiam, widzowie, co jest? Ja pierdzielę, jaki to jest dobry odcinek. Okej, okay, teraz powinno się udać. Dobra, nice, ja już też doganiam. Czym jedziesz? Ja bolidem lecę, ale przegram, wiesz, bo się tepają mi na głowę dosłownie. Dobra, ja też staram się manewrować. No, jest masakra, jest kurde masakra. Jakby zobaczył stary moje POV, to wiedział. Na pewno widzowie widzą teraz twoje POV. Gdzie wy jesteście, Kali Krycha? Ja pod sklepem z narzędziami. O, no to ja przed trochę. Widzowie, spokojnie, Formuła 1, to jest to. Też zgarnię formułę. I pamiętajcie, że w mieście możecie jechać w dowolnym kierunku, nie? W sensie tam możecie się rozproszyć już. Przynajmniej trzech musi dojechać. Dobra, mam formułę. Ale szybko, to jestem dopiero przy tym tulsie. No nie, no jestem przy tym w sumie, przy Bolingbroke. No, tylko tak dopiero? Chcę. Stary, jak kasyno zaraz mijam. Chcę was zmotywować, kurde. Ale się spieprzy. Ja lecę w formułę, lecimy panowie, wygrywamy. Ja też, stary, lecę. Musimy. Szybciutko na Wespucie i mamy tam. Mijam tych oprawców, nie? Oni próbują mi cały czas na czołówę mi się respią, ale jakoś ich kiwam. O, co ja zrobiłem właśnie? Yo! Dawaj. Nagoni mnie. To jest zgrany! Jestem lepszym trafistym niż ty, człowieku. No dobra, ważne, żebyśmy wygrali, człowieniu. I co tam, gdzie zaczęliśmy, tak? Tak. Jeszcze macie nitro. Rzeczywiście. Właśnie jest, właśnie mówię. Pod E. Zobaczcie, co jest. Nie, debilu, no przecież gramy w jednej drużynie, co ty mówisz? To jedzie bolidem przede mną, to z was? Po mieście? A gdzie jesteś? Obok szpitala, o nie, to był oprawca! Oni też mają bolidy. Jak oni mają fury pobustowane, co jest? To strasznie, mówiłem, mają zarąbiście zbustowane wszystko. Spokojnie. Dobra, jestem w czerwonym parkingu, czerwony parking. Macie bolid, chłopaki, bolid jest bardzo zwrotny, szybciutko. Ja też jestem na czerwonym parkingu. Dobra, mijam Chinatown, ten taki bramę chińską. Jedzie za mną jakiś. Dobra, jak Olim doje. Jedziesz ty tylko, to mamy to. Wiesz o tym. Wiem. Tylko pamiętajcie, że Vespucci nie jest tam, gdzie Grove Street. Żeby się nie pomylić w mieście, nie? Wiem. Trzeba przejechać przez ten tunel. Widzowie, jak nie masz w głowie nawigacji z GTA i nie grałeś długo, to ciężko byś miał w tym challenge'u, bo tu jednak jestem, trzeba... Jestem, ale mi się znowu zrespił na głowie, no! Ja też jestem. Dobra. Jestem, stary, jestem na respie. Jestem, mam to. Dobra. Mam jakaś tam, gdzie zaczynaliśmy na molo, tak, na planie. Tak, ja też. Mam checkpoint. Już dojeżdżam. Jezu. Yo, widzę. Jadę przez góry jakieś. Widzę ich, obok niebieskiego. Dobra, mi się uda, jadę miastem, na spokojnie. Ja też na spokojnie dojechałem, tylko podjadę pod tą strefę, gdzie zaczynaliśmy. Dokładnie, widzowie, pierwszy raz dookoła mapy zrobiłem, yo, na jednym odcinku. To ty w tym bolidzie? Siema. No, graty. Dobrze, stary. Kierujemy tą drużynkę, co to ma być? Dobrze, czekamy na jeszcze jednego. Obok czerwony. Czerwony? Dobra, dawajcie. Jak jesteś stary na czerwony, już prosta droga jest, stary. Wiem. Czekamy na jeszcze jednego, musi być przewaga. Jestem tu, gdzie lewo, zaczynaliśmy. W lewo. Nie, my tu stoimy, w lewo. Widzę, dobra. Dobra, jest. Jest. Yo. Ciekawe jeszcze na krychy. Na maski wylecisz, lecisz. No dawaj, już tylko prosto ci zostało. Widzowie, no tego się nie da nie zrobić. Ja tam chyba już widzę koleżkę. Jedzie tutaj w naszym kierunku. 4-4, lepiej być nie mogło. Jesteś tam? Jedziesz, widzę. Jestem, tu? Ta, niech będzie, no jesteś troszeczkę obok, ale niech będzie. Proszę państwa, zaliczone dookoła mapy. Widzę was. Pierwsze w historii, udane i bezproblemowe. Bardzo fajnie mi się nagrywało, chłopaki, nie wiem jak wam. O, bardzo fajnie, tylko tych spoceńców jest trochę za dużo. No, to wy jesteście. Dzidzi, proszę państwa, tak więc jeśli chcecie dookoła mapy, na przykład z innymi gośćmi, nie wiem, Shiospek albo z chłopakami dalej, brać tych wszystkich najbardziej spoconych, żeby zobaczyli jak to jest, to zostawiajcie łapy w górę. 30 tysięcy, lecimy z kolejnym odcinkiem. Jutro perzecik, no i co chłopaki? Dzięki wam za udział, słyszymy się. Dzięki, do zobaczenia. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał, bo jest daily na kanale cały sierpień. Elo!